Cześć, witam się z Wami z Hausa i mam tutaj kilka rzeczy, które wybrałam, żeby Wam pokazać. Myślę, że ta kolekcja ma naprawdę dużo fajnych sukienek, takich bardzo dziewczęcych, bardzo kobiecych, które trochę już wspominają Laurella, ale są dużo niższych cenach, więc po prostu zaraz sobie przymierzymy takie poduszkowe rzeczy. Co? No i słuchajcie, to jest pierwsza sukienka. Bardzo dziewczęca. Ten dół to nawet taki trochę nie w moim stylu. Mam tylko jedną taką sukienkę, ale powiem Wam, że jak zobaczyłam ten wzór i te kolory, no to totalnie się zakochałam. No i to jest taki, jak widzicie, lawendowy. Bardzo ładny odcień, białe kwiatuszki z czerwonym środkiem. Raczej taki klasyczny, jeśli chodzi o rękawy, tutaj bez żadnych bufek. Jeszcze jest tutaj takie dowiązania, widzicie, na dekolcie. No ale co, no bardzo fajny, fajnie leży. Z takim delikatnym gumowaniem. W ogóle bardzo się wygodnie w niej czuję. Jest taka bardzo, wiecie, komfortowa. Nigdzie mnie nie ściska, ta gumka jest taka wygodna. Nawet jest lepiej niż myślałam. Dajcie znać, czy Wam się podoba. I ta sukienka to jest 100% poliester, ale teraz bardzo dobrze widzicie też ten wzór. No i właśnie kosztuje 100. Tak wyglądają numery referencyjne. Jak widzicie, no, ja miałam XS-kę. Normalnie mam taką typową S-kę, no, ale w niektórych sklepach ta rozmiarówka jest zaniżona. I tutaj właśnie S-ka to jest XS-ka w Hausie. A na sobie mam już kolejną. Mam takie mieszane odczucia, więc co do niej myślałam, że będzie lepiej. Dajcie znać, czy Wam się podoba, ale wyglądam chyba troszkę jak taka środka Marysia. Też coś tu jest nie tak z tym szyciem. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj jakby jest chyba jakiś błąd produkcyjny z tą gumką, nie? Nie wiem, kolor jest przeuroczy, to jest taki brudny róż. Bardzo ładna też góra, jakby to była bluzka, to spoko. No tak to jest taka sukienusia, no. Nie wiem, jakoś tak bez szału. Adam, co myślisz o tej sukience? Coś nie ten, nie? W obecności wyglądasz. Czyli, że tak creepy, jak z horroru. No. Ta sukienka to jest 100% wiskoza, czyli ja nie wolę przyskład i powiem Wam, że tutaj też się bardzo dobrze czułam. Taka mega wygodna, więc jeśli Wam się podobała, to nawet jest troszkę tańsza. Również miałam XS-kę. No i mam teraz coś takiego na sobie. Zobaczcie, co prawda ciemne kolory, ale bardzo ładne. Jest taki miętowy z czarnym. W ogóle bardzo fajne szycie. Bo tutaj jakby jest idealnie talia podkreślona. No i taka klasyczna spódnica litery A. Fajne rękawy też, bo są 3/4, czyli taka już bardziej właśnie typowo wiosenna sukienka z gumowaniem na dole, a z bufkami. W ogóle uwielbiam bufki. Od razu lepiej się wygląda. Nie, jakby spoko te sukienki, ale widać, że one są mocno młodzieżowe, bo ta jest też dosyć krótka. Zobaczcie. Ja mam 1,62 m, więc no ja nie jestem wysoka, no a sukienka jest taka dosyć krótka, więc musicie się zastanowić, czy to będzie dla Was ok. Ale ogólnie wydaje mi się, że naprawdę fajnie, bo podkreśliłam talię. Podkreśliła mi biust, nie jest rozrywająca. Nie, no powiem Wam, że podoba mi się, głównie ze względu na te rękawy. Te rękawy robią robotę. I słuchajcie, najlepsza rzecz do tej pory, czyli płaszcz. Najlepsza i taka najbardziej w moim stylu to jest płaszcz wiodełkę. Tak się chyba mówimy. O, taką właśnie. Jakby szlafrokowy. Płaszcz wiodełka szlafrokowy, taki wiązany. Śliczny krój. Zobaczcie. Naprawdę świetnie leży. Jest dosyć taki ciepły. Zaraz zobaczę też skład, to Wam powiem. W ogóle bardzo też twarzowy jest ten płaszcz. No, naprawdę mi się podoba. Piękny kołnierz. Chyba najfajniejsza rzecz jak dla mnie. Jeszcze go rozwiążę. O, tu ma guzika też, by się trzymał. Ale zobaczcie, on jest całkowicie prosty. Nie jest taliowany, więc jakby tak też możecie go nosić.
dajcie znać, czy wam się podoba. Sukienka, też 90 zł, też XS-ka. A tutaj płaszcz, znowu XS-ka. I niestety to jest poliester, wszystko. Także myślałam, że ten płaszcz może będzie miał trochę wełny, ale niestety nie. 200 zł, ale i tak jest bardzo fajny. No i słuchajcie, zestaw zupełnie nie dla mnie, totalnie młodzieżowy. Myślałam, że ten sweterek będzie lepszy. Strasznie źle się z tym czuję. No bo on jest mega krótki, czyli do wysokiego stanu. I do tego wziąłem taką spódniczkę. Nie no, jakby totalnie nie. Nie wiem, co sobie myślałam, biorąc te ciuchy. Myślałam, sweterek byłby na pewno fajny do białych spodni z wysoką talią. No to myślę, że super by wyglądał. Spódnica też z jakąś koszulą może by wyglądała spoko, ale w tym zestawie jakby totalnie nie. Natomiast spódnicę najmniejszą, a zobaczcie, za duża niestety. Ale ciekawa jest, te przeszycia jeansowe są ciekawe, więc pokazuję, może komuś się spodoba. Jakbym miała pasek i by to zakrywała jednak ten brzuch, to by było spoko nawet. Chociaż nie, widać, że ona mi tutaj odstaje. Dziwne, bo to jest taka młodzieżowa marka, ale z drugiej strony może dobrze, że nie mają takiej zaniżonej rozmiarówki, że dziewczyny, wiecie, nie mają tylko na takie chudzinki. Są też i takie sklepy i potrzebne są i takie też, które mają taką rozmiarówkę trochę większą. Lawendowy kolor znowu, ale słuchajcie, no nie, po pierwsze gryzie mnie ten sweter. Zaraz zobaczymy, z czego jest. Mam nadzieję, że to kurzy nie z akrylu, bo to najgorsza opcja. Po drugie widzę jakieś delikatne już zmachacenia. Zaraz sprawdzę, czy to promocja jest, czy nie, bo nawet nie pamiętam, ale chyba nie. A po trzecie to krój jest słaby. To jest taki workowaty sweter, jak go wyciągnę z tej spódnicy. On ma tutaj taki delikatny ściągacz. No ale jakby zobaczcie, co to jest. I rozumiem, że to oversize, ale to nie jest zbyt dobrze skrojone, moim zdaniem. Więc czekajcie, tak go sobie trochę obciągnę. Zobaczcie, to znowu najmniejszy rozmiar. No ten rękaw mi tu opada, tu mi się coś marszczy. Także totalnie jestem na niej, jeśli chodzi o ten sweter. Tutaj pokazuję tą brązową bluzkę z wiązaniem, tą krótką. Bluzko sweterek, 70 zł. Jak widzicie, to najmniejszy rozmiar, to jest S. Fioletowy sweter, no to jest właśnie 75% akryl i 25% bawełna. Jak widzicie, też 70 zł. Nie jest to na promocji, ja już troszkę właśnie takie zmachacenia są. No na promocji to jeszcze miałoby to prawo. Chociaż no też nie powinno, ale zobaczcie, jakieś nitki tutaj w ogóle. A więc generalnie jest bardzo słabo. A jeszcze ta spódnica. To jest właśnie promocja. 50 zł. A, zobaczcie, ja miałam jednak S-kę. No to tłumaczę, dlaczego była trochę za duża na mnie. No i słuchajcie, ostatni zestaw jest git. Mam sweter taki obszerny, błękitny. No ale same powiedzcie, jest piękny. Naprawdę fajnie wygląda. Jeszcze super będzie wyglądał właśnie z białymi jeansami. Jak miałam wyglądać, to wiecie, że ja mam w ogóle obsesję na płycie białych jeansów. Więc z białymi jeansami będzie. Będzie przepiękny. No i co, fajny splot. On jest też taki oversize'owy, ale on na przykład leży spoko. Sobie go tutaj trochę użyłam w tą spódnicę. Mam do tego właśnie taką spódniczkę w paski. No i to też jest mini. To jest XS-ka i teraz tym razem leży idealnie. Zobaczcie, taka nawet studencko-pracowa, że tak powiem. Nie no, obie te rzeczy naprawdę spoko. Wlałabym ten sweter do spodni, ale po prostu tutaj mają same takie proste dżinsy, więc stwierdziłam, że coś ciekawszego przymierzę, może właśnie tą spódnicę. Niestety to będzie chyba akryl, zaraz sprawdzimy, ale jakby sam krój, sam wygląd mega mi się podoba, trochę się w nim topię, widzę to. Natomiast no powiedzcie same, czy nie jest fajne. Nie wiem, jakby mega twarzowy kolor i trochę biednie z tyłu wygląda. Zdecydowanie lepiej się prezentuje, tylko wyciągnę ze spodni i zobaczcie, on się tutaj tak lekko podnosi. Nie no, jakby krój jest spoko, skrojony jest naprawdę okej. Okay. Tutaj miałam XS na S, to jest w ogóle wyprzedaż, może jeszcze dorwiecie. Podobno jest bardzo dużo zwrotów, więc zobaczcie, 109 na 39 zł, niestety to jest w większości akryl znowu, trochę poliamidu i coś tam jeszcze. A spódniczka, zobaczcie, teraz dobrze widać te paseczki.
I to rozcięcie na dole. Mega mi się to rozcięcie podoba. I tylko 19,99 na promce. I to wszystko, co chciałam przymierzyć. Ten ostatni sweter był naprawdę super. Wzięłabym go jeszcze za taką cenę, ale słuchajcie, już mi się tak włosy zelektryzowały od niego. Już je trochę wygładziłam. Naleję, moje włosy nie lubią akrylu, ja też nie lubię, więc jednak sobie odpuszczę. Jakby co do sukienki były spoko. I ten płaszcz. Dajcie znać, czy coś wam się podobało. To jest taki typowy, wiecie, bardziej młodzieżowy sklep. Ale trafiały mi się naprawdę fajne rzeczy stąd, więc lubię tu czasami zajrzeć po latach przerwy, ale czasami warto, bo naprawdę tak jak ten płaszcz, no uważam, że jest super, też mam właśnie płaszcze dwa z House'a, które są super. Czasami lubię zobaczyć, co tu jest. Większość właśnie młodzieżowych, ale jak widzicie, no nie tylko. Także pamiętajcie o kciukach jak zawsze. Do zobaczenia.